Wznawiam 45. sesję Rady Gminy Jednia-Letnisko. Przypominam, że jesteśmy w punkcie, który brzmi uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia-Letnisko. Ponieważ Klub Przyjazna Gmina nie wyraził zgody, jego członkowie nie wyrazili zgody, a więc nie łamiemy tutaj żadnego przepisu. Możemy, to do protokołu będzie odnotowane, musi być. Możemy procedować dalej, uzupełniać w tym, na tej sesji. Zgłaszam zapytanie do drugiego przewodniczącego klubu Razem dla Gminy. Czy są jakieś wnioski tutaj w tej sprawie? Nasz klub zgłasza kandydatury radnych Moniki Czupińskiej i Moniki Podsiadło. Dziękuję bardzo. Czy pani Monika Podsiadło wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Pani Monika Czupińska, czy pani wyraża? Teraz tak, ja mam pytanie. Czy głosujemy łącznie projekt uchwały z dwoma nazwiskami, czy nad każdą kandydaturą? No już według zarządzenia pani przewodniczącej to nie ma taką możliwość, żeby to połączyć do wspólnego głosowania. Pytanie, że bardziej klarownie będzie, jeżeli będzie możliwość wypowiedzenia się co do każdej osoby. Ja rozumiem tą sytuację faktyczną, która się wydarzyła, natomiast mam pewne obiekcje dotyczące tego, czy z danego klubu no, możemy głosować dwie osoby. Mając na najbardziej asekuracyjnie niebezpiecznym rozwiązaniem byłoby przyjęcie do sprawy komisji rewizyjnej, czy głosowanie nad wyborem jednej osoby i być może na kolejnej sesji, bądź jeszcze kolejnej z końcem grudnia ponowienie możliwości uzupełnienia składu, po tym jak już będzie też obecny pełny skład klubu Przyjazna Gmina, ale to już moja. Ale też ja mam inną wątpliwość, a mianowicie taką, że komisja rewizyjna, to jest specyficzny organ, ona prowadzi kontrole, są zlecone. Te kontrole muszą być przeprowadzane. Nie ma w składzie, bo odwołaliśmy dwóch członków. Poza tym koniec roku to jest złożenie sprawozdania z prac komisji obligatoryjne i złożenie planu, który Rada przyjmuje na przyszły rok. Więc po prostu tu ja, biorąc to pod uwagę, po prostu, no... Ja to doskonale rozumiem i ja zdaję sobie sprawę z tego, jak szczególna jest rola komisji rewizyjnej. Natomiast ja to rozumiem troszeczkę też w taki sposób. Jeżeli podejmujemy decyzję o utworzeniu klubu, to bierzemy na siebie ciężar wypełnienia obowiązków, które nakłada na mnie ustawa. Ja wiem, że ustawa daje też możliwość na przykład wstrzymywania się od głosowania. Ale to już jest decyzja, ale to jest już w mojej ocenie decyzja w tym konkretnym przypadku klubu bądź poszczególnego radnego, jeżeli na przykład nie głosuje, która podlega ocenie jego wyborców. No, ja mam zdanie jasne. Są dwa kluby, utworzyły się konstytutywnie, demokratycznie i powinny po prostu realizować czy zachowywać się tak, aby nie czynić przeszkód w pracy tak ważnego organu, jak jest komisja rewizyjna, ale jest absolutna racja, że do pracy w komisji rewizyjnej żadnego radnego zmusić się nie da. Ja się tak króciutko odniosę do słów pani radcy prawnej. Szanowni Państwo, różne sytuacje w życiu bywały i różne opinie na temat też bywały. Natomiast powiem tylko tyle. W ustawie pisze, że powinien być, nie musi. Nie mamy tutaj żadnej ustawy. Żadna ustawa też nie mówi o pracy. To proszę mi przepis w takim razie, gdzie jest mowa o klubach i że jest, że powinien, a nie musi, to tak. Natomiast z doświadczenia, z przeżyć i z wielu innych czynników nasz klub podziękował Państwu za współpracę, dlatego że już to jest praktycznie końcówka, Szanowni Państwo. W tym momencie jest sytuacja taka, jaka jest. To, że członkowie rezygnują, myślę, że też nie bierze to się tak z niczego. Dalej już nie będę się wypowiadać, ale proszę, aby pani w swoich wypowiedziach też nie była taka, że tak powiem, jednostronna, tak? Bo proszę zawsze brać pod uwagę dwie strony i sytuację, która powoduje takie, a nie inne okoliczności. Dziękuję bardzo. Ale ja bym też prosiła, żeby w trakcie sesji, które są nagrywane, jeżeli się mamy wypowiadać, to się wypowiadamy dosadnie, bo sesję ludzie oglądają i później na takie niedopowiedzenia mają no, swój bieg dalej, żyją, prawda, w świecie wirtualnym.
I ja uważam, że tutaj stwierdzenie, że z jakichś tam przyczyn i przykropki, że to się znikąd wzięło, jest to przynajmniej w przypadku jednej osoby nieuprawnione, bo nie, z tego co ja wiem, nie przyczyna jakaś tam bliżej nieokreślona była, stanowiła przyczynę rezygnacji, tylko po prostu przyczyna natury prozaicznej związana ze zdrowiem, prawda? Więc po prostu uważam, że powinniśmy się poważnie traktować, a mandat mamy, no pani radna, na 4 lata i nikt nas nie zwalnia z tego, że jak jest tak, pani powiedziała, końcówka, to my mamy w tym ostatnim roku co, już mniej pracować, mniej pilnie obowiązki wykonywać czy coś, bo my mamy randa, bo już to jest końcówka. My pracujemy, przecież my będziemy radą, która będzie tworzyła, proszę państwa, projekt budżetu na kolejną kadencję i my mamy obowiązek wręcz jako radni dołożyć staranności, żeby ten budżet, to wszystko, co zostawimy tutaj jako organ stanowiący, miało i odpowiednią jakość i było rzetelnie zrobione. Za to pobieramy diety, tak nas wybrali ludzie i wydaje mi się, że samo powiedzenie też, to jest moje zdanie, że my państwu podziękowaliśmy, no to też jest takie troszeczkę mało odpowiedzialne. Jeszcze szczególnie w pani ustach, jak pani po prostu pełni tę funkcję zaszczytną nie pierwszą kadencję. Więc po prostu wydaje mi się, że na tyle odpowiedzialnie powinniśmy się szanować wzajemnie i jednak przy tych wypowiedziach ważyć, żeby po prostu przynajmniej ta, no, trzymać prawdę, mówić, a jeżeli mamy coś, no, coś jest nie tak, to po to są sesje rady, po to są zebrania różne komisji i tak dalej, że można te kwestie wyjaśniać. Także ja mogę powiedzieć, że z poziomu przewodniczącej rady nie ma takiej możliwości, żeby te komisje kształtować, żeby na nią wpływać, po prostu, żeby jej podyktować, nie wiem, protokół, podyktować jej coś i ona to przegłosuje, prawda? Więc po prostu tutaj zdania są, bo komisja jest trudna, niewątpliwie. Ona z natury swej jest trudna, ponieważ no, ma ten czynnik kontroli, nadzoru, prawda, i tak dalej. Powoduje to, że no, komisja dociera do różnych faktów i tak dalej, ale to też uważam jest, no to jest jej też przywilej, odpowiedzialność ujęta w przepisie i w statucie. Więc chciałabym prosić o tę odpowiedzialność, bo kadencja trwa, klub istnieje. Ja ogłosiłam tę rezygnację nie bez przyczyny na zeszłej sesji, oczekując, że poszczególne kluby podejmą jakby tutaj no, po prostu swoje czynności, do których są uprawnione. Natomiast miałabym taką prośbę, żeby odpowiedzialnie robić. Państwo nam nie dziękujecie, bo my nie tworzymy organu, my razem tworzymy organ, prawda? Czy co do przepisów mogą wskazać, że to jest dosyć istotna kwestia i słusznie została wywołana przez panią radną Pasek, jeśli chodzi o to, jak brzmi przepis prawa. Stanowi ten artykuł 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który wypowiada się, no jednak powiedziałabym bardzo precyzyjnie, nie ma tutaj żadnego pola na wykładnię czy dywagację. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje w prezydium Rady Gminy. Więc ja rozumiem to tak, pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę na brzmienie artykułu 24 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Jestem daleka od jakiejś tutaj atakowania pani i nie wiem, czy pani tak to odbiera, pani radna. Ja natomiast czuję się w obowiązku i zwrócić uwagę na to, że w mojej ocenie tworzenie komisji rewizyjnej wyłącznie z jednego klubu, z członków jednego klubu, tylko dlatego, że klub drugi nie zgłasza swoich kandydatów, jest dla mnie sytuacją, no, którą po prostu, co do której muszę zabrać głos. Jak państwo zrobicie? Na to absolutnie nie mam, dzięki Bogu, wpływu. To jest państwa suwerenna decyzja, do tego zostaliście powołani, za to otrzymujecie wynagrodzenie.
Natomiast w mojej ocenie no, samo stwierdzenie, że nikt się nie zgłasza, może wymaga przekonsultowania. Dlatego sugestia, że może jednak wybrać jedną osobę, lecz pozostawić nadal jedno miejsce, tak aby była zachowana ta równość wszystkich radnych co do możliwości udziału w pracach komisji rewizyjnej, właśnie z uwagi na tą funkcję nadzorczą. No to ustawodawca wydaje mi się nie bez kozery to wymyślił, że każdy radny, a zwłaszcza radny opozycyjny, powinien mieć prawo kontroli i nadzoru. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę bardzo, Pani Radna. Ja tylko króciutko do obu Pani powiem tylko tyle, że nie zamierzałam nikogo tutaj w żaden sposób urazić, Pani Przewodnicząca, natomiast podkreśliłam tylko istniejącą sytuację. I szkoda jest, że na początku kadencji żadna z Pań nie odmieniała tak mocno, nie przytaczała takich artykułów, że radny powinien pracować w komisji. No ale przecież dziękuję bardzo. Ja już tylko tyle. Ja już w tej sprawie więcej nie będę się wypowiadać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, po tej uwadze myślę, że jedną osobę. Tak, i zostawimy, tak proponuję, po prostu tutaj zadecydować i na kolejnej sesji będziemy po prostu do tego podchodzić. Proszę Państwa, proszę jeszcze raz o Pana Przewodniczącego Klubu Razem dla Gminy o złożenie propozycji z uwzględnieniem tych korekt prawnych, które tutaj wnosi Pani Mecenas. Wycofujemy kandydaturę Pani Moniki Ciupińskiej w dniu dzisiejszym i pozostawiamy kandydaturę na członka Pani Radnej Podsiadło. Czy Pani Monika Podsiadło wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. W związku z czym przechodzimy do głosowania. Proszę odczytać projekt uchwały. Sugeruję przeprowadzić głosowanie, ponieważ treść uchwały jest już wynikiem konkretnego wyboru, który był tak już oprocedowany. Tak, więc też sugerowałabym poddać pod głosowanie kandydaturę Pani Monika. Tu jest jeszcze taka konsultacja, wniosek o głosowanie imienne chcemy złożyć w tej sprawie. Ale jawne nadal. Jasne. Znaczy imienne. Ja odczytam i od protokołu odniesiemy tak. To znaczy tak, jeśli Państwo chcecie zapisać w protokole, kto jak imiennie głosował, nie widzę przeciwwskazań. No jedynym warunkiem jest stawiane przez ustawę jest to, żeby głosowanie było jawne. Więc to, że to jest imienne, to jest jakby Państwa nam już dodatkowy czynnik, który nie ma wpływu na formalny przebieg głosowania. Ale czy będziemy to przegłosowywać, jeżeli wniosek jest taki formalny o imienne? Tak, proszę, proszę Państwa radnych, wniosek formalny złożył wiceprzewodniczący Rady o głosowanie imienne w tej sprawie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie tego wniosku, a więc głosujemy nad kandydaturą Pani Moniki Podsiadłej do składu Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej kandydatury? Moniki Podsiadłej imiennie. Czyli my spiszę, Pani spisze poprzez podniesienie ręki, a Pani wypisze po prostu. Proszę sobie tutaj, ja dam listę. Ja dam listę i Pani podpisze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej propozycji do składu Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy obecni są za przyjęciem. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym. Jeden wstrzymujący. Imiennie Pani Monika Podsiadła. I teraz proponuję odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 45, łamane przez 287/2017 Rady Gminy Jeleznisko z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeleznisko. Podstawa prawna. Rada Gminy Jeleznisko uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeleznisko uzupełnia się o radną Monikę Bociało. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki, też imiennie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie uchwały. Proszę Państwa, ponieważ zgodnie z tym tonem dyskusji, kierunkiem naszych prac, kolejna uchwała byłaby w sprawie wyboru przewodniczącej bądź przewodniczącego komisji. Proponuję o zdjęcie tego punktu z porządku dzisiejszych obrad i będziemy nad tym procedować po otrzymaniu informacji obydwie. 14 i 15 punkt. Zdejmuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej propozycji dotyczącej zdjęcia porządku obrad punktu w sprawie wyboru przewodniczącego i w sprawie uchwały powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej? Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę do pani Renaty Pasek oficjalnie skierowaną do klubu, aby w ciągu tego tygodnia, ponieważ terminy nas, jak Państwo wiecie, tutaj gonią, a pracować trzeba nad rozpoczętymi kontrolami i nad planem pracy, aby Państwa klub do końca tego tygodnia do biura rady, mam prośbę, złożył. A to przepraszam najmocniej. No to już pani Jadwiga tego dopilnuje. Do biura rady proszę o pismo w tej sprawie. Dobrze? Wskazujące osobę do prac Komisji Rewizyjnej. Proszę Państwa, udzielenie odpowiedzi. Było sprawy różne. Jeszcze mam, no mam trochę spraw. Pierwsza sprawa to jest kierowana do przewodniczących komisji, które funkcjonują, prawda, Rady Gminy. Chodzi mi o dopełnienie formalności wynikającej z naszego statutu i przygotowanie sprawozdań z prac komisji, które odbyły się w roku budżetowym. Dobiegamy końcówki, do końca roku. Proszę o takie, o taką propozycję. No oczywiście tutaj uzupełniony skład jest, a w składzie jest jedna osoba Komisji Rewizyjnej, która pracowała i pracuje nadal. Proszę o przynajmniej takie porządkowe przygotowanie też sprawozdania tej komisji. Ja pomogę w przygotowaniu sprawozdania. Dziękuję bardzo. Bo chodzi mi o te dwie kwestie, bo to będzie bardzo no, szybko trzeba. Na komisję budżetową nie wprowadzę, bo ona ma porządek uzgodniony. 28 będziemy dokonywać wyboru, prawda? I trzeba będzie bardzo szybko plany układać Komisji Rewizyjnej Kontroli na przyszły rok. Do przewodniczących znowu klubów. Proszę o ustalenie, odpowiedniego grafiku związanego z konsultacjami, pracami radnych, który chcę umieścić zwyczajowo na stronie internetowej, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, kiedy są dyżury i tak dalej. Bardzo o to proszę. No i teraz jeszcze jedna rzecz, a mianowicie na mój adres trafiło pismo desygnowane przez wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pana Stanisława Tyszkę, kierowane do radnych i ja je odczytam, żeby Państwa zapoznać, ponieważ jak Państwo wiecie, trwają prace legislacyjne związane z przepisami prawa związanymi z funkcjonowaniem wspólnot samorządowych. Odczytam to pismo. Szanowni Państwo, przywrócenie samorządu terytorialnego było jednym z największych sukcesów polskiej transformacji. Zaangażowanie tysięcy ludzi, oddolność i duch obywatelski pozwoliły na zbudowanie sprawnie działających instytucji służących lokalnym wspólnotom, naszym małym ojczyznom. Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy ogłoszony przez
zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, przewidujący daleko idące zmiany w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych, druk sejmowy numer 2001. Projekt ten jest w mojej ocenie bardzo niebezpieczny dla polskiej samorządności. Projekt zakłada przede wszystkim likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych do rad gmin. W wyborach do rad powiatów, sejmików przewiduje zmniejszenie maksymalnej liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, co w sposób jednoznaczny preferuje duże, najczęściej partyjne komitety wyborcze. Zmiany te zdecydowanie ograniczają możliwość kandydowania obywatelom niebędącym członkami partii politycznych. Wejście tego projektu prowadzi do de facto dwupartyjny system w polskich samorządach. Inne proponowane zmiany dotyczące technicznych zasad organizacji wyborów mogą zdaniem ekspertów doprowadzić do destabilizacji procesu wyborczego. Zapraszam do współpracy w obronie samorządu i prawa wyborczego obywateli. Czynnikiem gwarantującym sukces polskiej samorządności była apartyjność. Upartyjnienie może zniweczyć wieloletni wysiłek samorządowców na rzecz rozwoju małych ojczyzn. Pośpiech, z jakim procedowany jest projekt, a bardzo krótki czas na wdrożenie nowych przepisów nie wróżą polskiej samorządności nic dobrego. Doświadczenie obecnej kadencji Sejmu pokazuje, że można, że pod wpływem masowej społecznej presji partia jest w stanie wycofać się ze swoich niesłużących obywatelom pomysłów. Jeśli nie uda się zatrzymać prac projektem na etapie parlamentarnym, będziemy zwracali się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o niepodpisywanie ustawy. Jeśli będzie trzeba, wystąpimy też z obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie w tej sprawie referendum. Jedno jest pewne, działając razem jesteśmy w stanie obronić polską samorządność. Chcę powiedzieć, że z takimi apelami zwracają się wszystkie funkcjonujące w parlamencie nasze partie, również wnioskodawcy tego tych zmiany przepisów, prawda, ta większość parlamentarna, która rządzi, zaprasza na stronach internetowych poszczególnych ugrupowań, znajdują się linki, w których można po prostu zobaczyć, jak te projekty brzmią, jak one są, w jakim kierunku te zmiany idą i można się czynnie włączyć, jeżeli Państwo by chcieli, czy w ten apel, który tutaj odczytałam, delegowany przez wicemarszałka, czy w apel innych ugrupowań politycznych, które funkcjonują w Sejmie i które również zapraszają do współpracy nad tymi bardzo ważnymi dla funkcjonowania przyszłego samorządów, po prostu przepisów prawa. Jeśli by Państwo byli zainteresowani, to ja zostawiam ten dokument, prawda, który wpłynął w Biurze Rady. Możecie Państwo się indywidualnie zapoznać. Tak jak powiedziałam, strony internetowe ugrupowań są dostępne i takie zaproszenie delegowane do wspomożenia prac parlamentarnych. Państwo możecie po prostu czynnie w tym również brać udział, zgłaszać swoje propozycje, przemyślenia. Na ile będą uwzględnione, trudno powiedzieć, ale prace legislacyjne trwają. Ja namawiam Państwa również do tego, by śledzić te zmiany, dlatego że one też również pozwalają jak gdyby odnaleźć się w tym kierunku zmian, które są, będą przed nami. Jeśli chodzi o sprawy różne, to tyle z mojej strony. Czy Państwo mają jeszcze jakieś uwagi? A, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, już tak powoli. Wpłynęła na adres Biura Rady Gminy Jelenia Letnisko rezygnacja pana Kazimierza Juliana Wosztyla z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Groszowice z dniem 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnieniem tej rezygnacji jest stan zdrowia oraz przyczyny osobiste. Pan Kazimierz, taka kopia tutaj trafiła do mnie na adres Urzędu Gminy. Myślę, że będą wybory, prawda? Bo tutaj innej drogi nie ma. Dziękując za współpracę, również pewnie pan wójt to uczyni osobiście. Ja chcę ze swojej strony uczynić. Chcę jeszcze się zwrócić do mieszkańców Siczek, przypomnieć, że w dniu jutrzejszym o godzinie 18 w Szkole Podstawowej w Jedni Letnisku jest zebranie sołeckie, podczas którego będziemy dokonywać wyboru sołtysa tego sołectwa. Zapraszam
do udziału w tym zebraniu. Ogłoszenia są, jest możliwość dojechania, jeżeli ktoś by był chętny, dojechania osobistego do, bo będzie podstawiony wóz pod sklep non-stop. To tyle. Zamykam 45. sesję Rady Gminy Jędrzejów. To wyczerpaliśmy porządek. Dziękuję Państwu.